Mam ze sobą walizkę z pieniędzmi i dziś zobaczymy, jak ludzie reagują na taką ilość gotówki. Jakieś drobne tam. Szkoda się schylać. Możesz sobie wziąć, spokojnie to. No dobra, dziękuję bardzo. Człowiek się spieszy, aż drobne wypadają. Dziękuję bardzo za pomoc. Gdzie? Stój! Złodziej! Pieniądze chciałem rozmienić, może u pana bym miał tak, no, z 10 tysięcy, dało radę rozmienić? Chyba żartuję. Potrzebuję drobnych, no widzę. Dobry, proszę pana, takie pytanie mam, ile taki Mercedes warty jest? Jest 15 tysięcy. A bo ja właśnie chciałem kupić takiego, ale do salonu mi się nie chce jechać, starczy? To co? Podpisujemy, jadę. Dobra, dziękuję, że dam radę się. Człowiek śpieszy, to tak czasem wypada. Dobra, dziękuję. A masz coś do sprzedania? A co chodziło? No, bo ja muszę coś kupić, bo jestem uzależniony od kupowania. Starczy? Za tą bluzkę. Pożalałeś? Cokolwiek, może być ta woda nawet. Tylko ci oddać. Nie, nie oddać, kupić ile? 500 tysięcy. Na zdrowie. Będzie okej? Okay? Tak, będzie. Dobra, dzięki. Schowaj to. Schowaj to. I mnie nie widziałaś. Chowaj do torby. Chowaj do torby. Pani, a ty czym się zajmujesz? Kupierką jestem. Z kasyna tą walizkę właśnie. Wygrałem. A jedziesz dzisiaj gdzieś? Wieczorem? W sumie to nie ma planu. No to pójdziesz ze mną. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod nim, udostępnijcie go, pokażcie swoim znajomym, a w komentarzu napiszcie, co myślicie o tym odcinku i co wy byście zrobili, posiadając taką walizkę z pieniędzmi. Dodatkowo zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia niebawem. Cześć!